Awansowało. Polscy skoczkowie w komplecie wystąpią jutro w pierwszym konkursie turnieju czterech skoczni. Kwalifikacje w Oberstdorfie wygrał Austriak Gregor Schlierenzauer. Takiego bogactwa w turnieju czterech skoczni nie mieliśmy nigdy. Siedmiu Polaków w konkursie w Oberstdorfie to rekord i większa szansa na sukces. Zwłaszcza, że wszyscy skakali dobrze i daleko. Najdalej Piotr Żyła. Jego 132 metry dały 10 miejsce w gronie najlepszych Pucharu Świata. 15 był Dawid Kubacki, a 16 Kamil Stoch. Kwalifikację wygrał Gregor Schlierenzauer przed Andersem Jakobsenem i Wolfgangiem Leutzlem. Austriacy trzymają się mocno, ale Polacy atakują. W konkursie rozgrywanym systemem KO Żyła powalczy z Gregorem Daszwandem, Kubacki z Martinem Kochem, a Stoch z Jaka Chwalą. Stefan Hula trafił z kolei na Sebastiana Coloredo, Maciej Kot na Maksymiliana Mechlera, Klemens Murańka na Michaela Heibecka, a Krzysztof Miętus na Severina Freunda. Transmisja z konkursu w Oberstdorfie jutro w TVP1 od 15:45. W kwalifikacjach, siedmiu w zawodach. Do pierwszego konkursu turnieju czterech skoczni w Oberstdorfie awansowali wszyscy Polacy. Długo na prowadzeniu po skoku na odległość 132 metrów był Piotr Żyła. Nie dał się pokonać kolejnym 31 zawodnikom. Ostatecznie był dziesiąty. Lider kadry Kamil Stoch bez błysku z Engelbergu. Mimo wyższego rozbiegu skoczył o metr krócej od Żyły. W kwalifikacjach był 16, o jedno miejsce za Dawidem Kubackim. Z ogromną przewagą najlepszy lider Pucharu Świata, Gregor Schlierenzauer. Oto parę KO naszych skoczków w pierwszej serii konkursu. Najtrudniejsze zadanie czeka Krzysztofa Miętusa, który będzie się ścigał z wiceliderem Pucharu Świata Severinem Freundem. Łatwo nie będzie miał też Stoch, zmierzy się z rewelacyjnym Słoweńcem, Jaką Chwalą. Zdecydowanym faworytem całego turnieju jest zwycięzca sprzed roku Gregor Schlierenzauer. Austriak brakujący tytuł w karierze wywalczył w Święto Trzech Króli w Bischofshofen przy dużym udziale wiatru i padającego śniegu. Marzenie spełniło się, walczyłem ze wszystkich sił. Dziś jestem zwycięzcą, mistrzem, to niewiarygodne. Sukces Schlierenzauera był dramatem Andreasa Kofflera, wówczas zdecydowanego lidera po trzech konkursach. Austriak zepsuł skok i cudem utrzymał się na turniejowym podium. Za mocno odbiłem się na progu i stało się. Chciałem walczyć, atakować i cóż, przegrałem. Poprzedni turniej czterech skoczni zakończył się pełnym triumfem Austriaków. Najdalej skaczący w Bischofshofen Thomas Morgenstern awansował w klasyfikacji końcowej na drugie miejsce. To był dla mnie trudny turniej. Czułem wielką presję. Dziś wykonałem dobrą robotę, która dodała mi pewności siebie i niesłychanie zmobilizowała. Kamil Stoch poprzedni turniej przełomu roku zakończył na ósmym miejscu.